Hej, cześć, witajcie w drugim poradniku do konwersji. Od tej części nie będą to już pełne poradniki, tak jak poprzedni film, a raczej pół poradniki, a pół raporty z konwersji. Więc tak, pod koniec ostatniego odcinka z konwersji mówiłem, że jest wiele różnych problemów związanych z tym konwerterem, gdyż tutaj prowincje no są w Europce zupełnie inne niż w Crusader Kingsach. Pamiętacie, jak dużo prowincji było tutaj w Górnym Egipcie? No to zobaczcie, jakie te są gigantyczne i jak mało ich tu jest. Mniej więcej to oznacza tyle, że jak tutaj mieliście całe księstwo w Crusader Kingsach złożone z kilku prowincji, no to uwaga, Europa traktuje to jako jedną prowincję, czyli nie wiem, mieliście sobie księstwo, o, Galicji. No to kilka prowincji z Crusadersów konwertuje się do kilku prowincji z Europki i macie kilkuprowincjowe państwo. A teraz mieliśmy księstwo tutaj w Górnym Egipcie i bum, dostaje jedną prowincję. Tym pierwszym właśnie problemem jest Border Gor i wszystkie inne problemy związane z granicami. Czyli będziecie chcieli te prowincje powymieniać. Na przykład tutaj mamy paskudną Galicję, która posiada przypadkowe prowincje tu i tu. Znaczy w sumie to jest wasal. Jeżeli państwo jest wasalem, to można to zostawić. Ale powiedzmy, że mamy taką Lotaryngię, która ma dużo prowincji tutaj. Albo inne państwo, które podzielone jest na trzy różne części. Generalnie, jeżeli uważacie, że jest to oddaniem realistycznym świata, jak był w Crusader Kingsach, to możecie to zostawić, ale ja nie lubię tak robić. Nienawidzę Border Gora i zamierzam takie błędy naprawiać, więc jak to zrobić, się zapewne zapytacie. Grę zostawiacie sobie otwartą, bo będzie bardzo przydatna. Teraz wchodzicie w dokumenty, Paradox Interactive, Europę Universalis. Tutaj otwieramy folder mod i z modów znajdujemy ten, który ma nazwę waszej konwersji z poprzedniego odcinka. W moim przypadku jest to Mega Egipt. I to jest folder, w którym możecie zedytować praktycznie wszystkie potrzebne wam rzeczy w grze. I właśnie zaczynamy od granic. Żeby modyfikować państwa i to, które prowincje posiadają i jakie właściwości mają te prowincje, wchodzimy w historię. Otwieramy tutaj prowincje i mamy ich całą listę. Każda prowincja w Europie Universalis to pojedynczy plik tekstowy. Więc znajdujemy prowincję, którą chcemy wymienić. Mamy tutaj taki przykład egipski. Powiedzmy, że będziemy chcieli oddać tą prowincję Abu Simbelowi zamiast Kuesirowi. Żeby to zrobić, wpisujemy w konsolę debug podłoga mode i teraz nakierowując kursor na prowincję mamy pokazane po pierwsze jej numer, a po drugie tag państwa, które je posiada. Żeby zmienić właściciela, musicie znać też tag państwa, któremu chcecie tą prowincję dać. Na przykład Abu Simbel ma Z23. Numer prowincji to 2322. Szukamy jej w folderze i teraz zbliżamy. Pierwsza linijka, państwo, które posiada prowincję. Druga linijka, państwo, które kontroluje prowincję. Posiadanie a kontrolowanie różni się tym, że jeżeli wypowiadasz komuś wojnę, no to możesz podbić prowincję i wtedy ty ją kontrolujesz, ale posiada ją dalej poprzednie państwo. Możesz zmienić nazwę stolicy, która wyświetla się tutaj pod nazwą prowincji. Zwykle jest taka sama, ale czasami jest inna niż nazwa samej prowincji. Następnie mamy linijkę, czy jest miastem. Mniej więcej znaczy to tyle, że jeżeli to usuniemy, to prowincja będzie nieskolonizowana. Później mamy kulturę, to mówi samo przez siebie i tak. Kultura neoegipska w tym przypadku w pliku nazywa się Dynamic Nubian Culture Number 3. Mamy też religię, która, jak pamiętacie, również jest stworzona przeze mnie, co oznacza, że też ma nazwę Converted Dynamic Faith 102. Możemy sobie wybrać tutaj produkt handlowy, możemy wybrać, czy należy ona do Świętego Cesarstwa Rzymskiego, czy nie. W przypadku, że jest to część Egiptu, no to jest to Święte Cesarstwo Egipskie. Kolejne mamy trzy tutaj numerki znaczące development, podstawowe podatki, podstawowa produkcja i podstawowy manpower. Jeżeli chcecie zrobić prowincję, żeby była bardziej bogata, no to możecie właśnie tutaj zmieniać jej development do woli. Następnie mamy też Kora. Normalnie Kora ma tylko państwo, które posiada i kontroluje taką prowincję, ale niektóre państwa potrafią mieć też Kory na pobliskie prowincje, które można tutaj dodać. Jeżeli chcecie dodać tą prowincję jako Kora innego państwa, to dodajecie linijkę, wpisujecie tag, na przykład Polski i Polska będzie miała Kora na tej prowincji. W
W tym przypadku chcemy zmienić posiadacza jej, więc bierzemy tag Z27 i zmieniamy Z1C na Z27 w każdym miejscu, w którym się pojawia. Czyli owner, controller i core. W tym momencie, żeby zobaczyć efekt zmiany, wystarczy wrócić do menu, co jak wiecie powoduje bug, którym gra się sama zamyka i włącza jeszcze raz. Tak, Europa Universalis nie umie wracać do menu, tylko trzeba włączać ją jeszcze raz. I uwierzcie, że to jest jedyny przypadek, w którym ten bug się przydaje. Kiedy tworzycie moda? Mianowicie bardzo szybko możecie przeładować grę, bo jeżeli byście wrócili do menu, no to byście dalej na starej wersji moda, w której ta zmiana jeszcze nie nastąpiła, pracowali. Teraz więc patrzymy i Abu Simbel jest znowu całe. W tym pliku, tak jak już mówiłem, możecie zmieniać religię, kulturę, przynależność do cesarstwa, development, jak również rozłożenie punktów handlowych czy dobra handlowe, które w takiej prowincji się znajdują. O, dobra, wiem już, do której grupy kulturalnej należy neoegipska. Do tej tutaj. Trochę to głupie, więc będzie trzeba to zmienić. Kolejna rzecz do zmienienia, ale tak, nic nie widać. Następna rzecz, którą trzeba zmienić, to, że te państwa nic nie widzą. No właśnie, dlaczego nie zostawia się konwersji tuż po przerobieniu jej przez konwerter? I czemu nie gra się na takiej wersji? Bo często się nie da po prostu. Konwerter wymaga samemu przerobienia tego moda przez wiele godzin, żeby to było sensownie grywalne, a nie takie byle jakie i do dupy. To niestety takie realia. Więc tak, możemy też zmienić development. Jak wam, nie wiem, macie problem, że o, moja stolica ma tylko 27 zamiast 5000 developmentu, to możecie w tamtym pliku prowincji to zmienić. Natomiast właśnie mówiłem też o opcji zmieniania punktów handlowych i powiedzmy sobie, o, chciałbym mieć punkt handlowy w stolicy Kusie, któremu później zmienię nazwę na Teby, bo tak być powinno. W takim razie odpalamy jeszcze raz debug mode'a. Jest to 360 prowincja. Odpalamy sobie ten plik i teraz najłatwiej jest poszukać prowincji, która już takie miejsce ma, na przykład Kair. Prowincja 361, idealnie tuż obok i tutaj macie napisane centrum handlu równa się 2. Poziom oczywiście ustawiacie tutaj 1, 2 lub 3. Jeżeli ustawicie wyżej, no to nie wiem, może nawet gra skraszuje. Nigdy tego nie robiłem. Wiem, że centrum handlu mają 3 poziomy, więc no nie róbcie tego. Bierzemy sobie miejsce w pliku. Wrzucamy tutaj linijkę, że ma być centrum handlu równa się 2. Zapisujemy plik. Musicie o tym pamiętać, żeby ciągle te pliki tekstowe zapisywać. Wychodzimy do menu, wchodzimy do gry jeszcze raz. Jak widzicie, no, kolejne księstwo próbuje, znowu nie da się nic robić praktycznie. Włączamy spectatora, żeby widzieć wszystko. Patrzymy tutaj i mamy rzeczywiście centrum handlowe. W ogóle, wow, na serio, moi żołnierze mają tak wyglądać? Egipcjanie, tak? Ja już zrozumiem ten wygląd, kurde, arabski z tej, z Crusadersów. No i się dziwicie, że ja tak bardzo hejtuję to, co wychodzi podstawowo z konwertera. A to po prostu jest naprawdę niesamowicie niedopracowane. Więc teraz, jak powiedziałem wam, jak zmieniać prowincję, ja sam wykonam wszystkie zmiany, które do tej kategorii się zaliczają i dopiero zajmę się następnym problemem, jak to będzie gotowe. Tak wygląda świat po naprawieniu granic. Patrząc tak z grubsza, nie za dużo się zmieniło, ale tutaj to trzeba się przypatrzeć dokładnie, gdzie zostały ponaprawione państwa, które miały na przykład 3 różne prowincje w przypadkowych krańcach innego państwa albo coś takiego. Naprawiłem też takie rzeczy, jak na przykład tutaj Królestwo U i jego wasalowie dzielili na pół państwo Kosali, natomiast Europa Universalis postanowiła zrobić na odwrót, że Kosala podzieli Królestwo U na dwie części i wróciłem to do tego, jak to było w Crusader Kingsach. Teraz czas na drugi problem, a mianowicie problem wyglądu mapy. Jak pamiętacie, to państwo nie dość, że było trochę innego koloru, to jeszcze nazywało się Kalifat Halabidów, a teraz się nazywa Arabskie Imperium. Czemu jak w Europie Universalis są Osmanie, to czemu nie ma Halabidów? No bo konwersja akurat se tak postanowiła. I to trochę głupie, więc w takim razie teraz się tym zajmiemy. Edycją państw. Zrobię to na przykładzie Arabii, jako że jest to państwo, które na pewno trzeba zmienić. Zacznijmy od najprostszego, czyli nazwy. Tutaj macie swój folder moda. Wchodzimy nie do historii, tylko do lokalizacji. Tutaj znajdujemy replace i szukamy konwerter z językiem angielskim.
bo raczej będziecie grali na języku angielskim, a nawet jeżeli macie jakieś mody, nie wiem, na język polski, to i tak podstawowym językiem będzie angielski, czyli jeżeli, chociaż ja nie polecam, bo te nazwy tutaj, jeżeli będziecie grali na polskim, no to będzie coś w stylu E, podłoga, Arabia, albo jeszcze gorzej, że to państwo będzie się nazywało X, podłoga X, 9827, czy coś takiego, jeżeli będziecie razem z tym modem używali spolszczenia. To otwieramy. Oczywiście program nie wie, jak to otworzyć, chociaż to jest zwykły notatnik, o taki. I teraz w samej grze otwieracie debug mode. On się wam będzie zawsze przydawał, więc zawsze go włączajcie, jak tylko włączycie grę, jeżeli edytujecie map. To państwo się nazywa Arabskie Imperium i jego tag to jest ARB. Więc tutaj robimy znajdź, wpisujemy ARB i mamy tutaj oto lokalizację Arabii. Lokalizacja, by the way, to znaczy tłumaczenie. Pierwsze zmieniacie na halabid, drugie to jest przymiotnik, które zmieniacie na przykład w tym przypadku na halabidi, bo szczerze nie mam pojęcia, jak się przymiotnik tworzy od halabid po angielsku. To nie jest takie łatwe. Idę tak jakby z tym, co mi podpowiada intuicja. I tak samo mamy halabidi ideę, halabidi tradycje i halabidi ambicje. I każde państewko ma tutaj 5 linijek. Zapisujemy i w tym momencie mamy zmienioną nazwę na halabidów. Następnie jest kolor na mapie. Ja mam odpalone Crusader Kingsy. Ten kolor jest zdecydowanie ładniejszy niż ten, który jest w Crusader Kingsach. Zresztą zmiana z jednego zielonego na drugi zielony naprawdę jest bez sensu, więc wolę, żeby to był ten kolor. Można grzebać w plikach, by znaleźć dokładny kolor, ale polecam wam zrobić screena ekranu. Macie sobie ten kolorek, sprawdzacie go, klikacie, może na przykład zmieńcie mu saturację, troszeczkę bardziej zielony niech będzie, bo generalnie Europka troszeczkę inaczej go odbierze niż Crusadersy, więc warto sobie troszeczkę właśnie saturację mu zwiększyć. Teraz odpalamy folder moda, common, countries i szukamy tego państwa. Arabia akurat nazywa się Arabia, ale czasami trudno to znaleźć, bo niektóre państwa tutaj dosłownie będą się nazywały X podłoga coś tam. Jeżeli chcecie wiedzieć, co to za państwo konkretnie, bez otwierania 10 tysięcy plików i sprawdzania, który to jest, ale tu i tak nie jest to napisane, bo po co, to klikacie sobie państwo, sprawdzacie tag. Tag to jest ARB, a powiedzmy znajdźmy Teby. To jest Z0T. Wchodzicie w common i później country tags, otwieracie pierwszy plik z dwoma zerami, odpalacie wyszukiwanie, wpisujecie Z0T i okazuje się, że księstwo Teb nazywa się tak naprawdę De Al-Said, czyli jakbyście szukali od Teb, to byście w życiu tego nie znaleźli. Tak się znajduje nazwę niektórych dziwnych państw, takich jak XX. Sprawdzasz sobie, którym tagiem są. I ta nazwa jest dosłownie nazwą pliku. W tym przypadku, jak już mówiłem, Arabia, odpalamy to. Macie kolorki rewolucyjne, które zmieniają to, jak to państwo wygląda w kolorach rewolucyjnych. I by the way, są to te same kolory, które tworzą customowe państwa, więc jeżeli chcecie sobie zobaczyć, który numer odpowiada któremu kolorowi, tylko że pierwszy kolor nie będzie pierwszy, tylko będzie kolorem o numerze 0, to trzeba pamiętać, no to możecie sobie stworzyć customowe państwo, zobaczyć, który kolor jest który i ustawić flagę rewolucyjną w ten sposób. Ja tego nie będę robił, nie będę tu nic zmieniał. Jedynie co, to chcemy zmienić normalny kolor państwa. A i możemy zmienić im też na przykład graficzną kulturę, czyli oni w tym momencie mają te miasta wyglądu arabskiego, ale jeżeli chcemy im zmienić na europejskie, to tutaj możemy otworzyć sobie państwo takie jak Czechy, czy na przykład jak Francja, skopiować tą linijkę z Francji i wkleić Arabii, żeby w Arabii miasta wyglądały tak jak we Francji. Tutaj w Gimpie, czy w Paint'cie, czy w dosłownie jakimkolwiek programie macie ten kolorek, który przygotowaliście, ale tak, to jest 10, 50, 29 w skali RGB. I tutaj też wpisujemy właśnie po kolei 10, 50, 29. Więc mamy zmieniony kolor i mamy zmienioną nazwę. Zostaje ostatnia rzecz, flaga. Jak widzicie, tak wygląda flaga Arabii i muszę przyznać, że jest nawet ładna i fajna. Problemem jest to, że na przykład chcielibyście mieć historyczną flagę dynastii Halabidów. Żeby zaimportować taką flagę czy herb, wczytujecie zapis w Crusadersach, zmieniacie postać tym przyciskiem na właśnie tutaj kalifa, czy władcę któregokolwiek państwa, któremu chcecie zabrać flagę, otwieracie. W tym przypadku flaga jest dosłownie flagą dynastii, więc odpalamy sobie dynastię, ród Halabidów
i możemy tutaj zrobić zapisanie do dysku, które spowoduje, że w waszym folderze na screenshoty w folderze Crusader Kings, Paradox Interactive, dokumenty znajdzie się takowy właśnie herb. Idealnie już do skopiowania i wklejenia. I tak, rzeczywiście, żartowniś ze mnie, zrobiłem sobie Amugusa. Natomiast jeżeli nie podoba się to wam, że te herby wyglądają często tak, że mają cztery różne pola, to możecie tutaj wyłączyć to i będzie oryginalny herb jedynie tego tutaj podrodu, bez żadnego nawiązania do rodów, z którego on się wywodzi. Więc można to wyłączyć, to zapisać i mieć taką jakby ładniejszą flagę. I ja to właśnie zrobię. Następnie macie otwarty swój folder od modów i teraz idziemy do GFX, później flagi i tutaj macie wszystkie nowe flagi. Większość flag używanych w grze jest niestety taka sama w podstawce, jak i w konwerterze, czyli nie wiem. Macie sobie Anglię normalną, taką anglosaksońską, która nie ma nic wspólnego z Francją, a tutaj konwerter wrzuci wam flagę angielską, która jest pół angielską, pół francuską, no bo oczywiście, że tak. Więc będziecie musieli sami to zmienić. Szukamy w takim razie tagu, gdyż te flagi nazwane są tagami. W tym przypadku jest to ARB, tak jak już mówiłem. Normalnie tej flagi tutaj nie będzie. Będzie się wam wyświetlał błąd. Więc co zrobić? Kopiujecie byle jaką flagę, wklejacie, zmieniacie jej nazwę na ARB i kiedy macie już flagę zwącą się arb.tga, otwieracie to. Następnie przechodzicie do swojego folderu screenshotów, otwieracie flagę, którą chcecie tu wrzucić. Jak widzicie, ja już to mam zrobione, czyli tutaj jest moja flaga. Oryginalnie ta flaga będzie w rozdzielczości 128. Tak będzie to wyglądało. Natomiast ta, którą kopiujecie z Crusader Kingsów, jest coś koło 345. Co robicie? Po pierwsze, zmieńcie sobie rozdzielczość tej flagi na 258. Dlatego, że gra może również pliki 258 poprawnie czytać, więc nie ma po co dodatkowo pikselizować swojej flagi. I tą skalujecie z 354 do 258, tylko że ja dodatkowo lubię jeszcze zwiększać nasycenie i jasność, żeby flaga była zwyczajnie ładniejsza. No i ewentualnie można też zwiększyć kontrast, może nie aż tak bardzo. Dlatego, że czarne są w Crusadersach mało czarne, białe są mało białe. Natomiast w Europce zwykle są jaśniejsze flagi, więc warto to dostosować. Zastępujecie. Ja nie musiałem tego zastępować, bo poprzednia była dokładnie taka sama, ale co tam. I macie w tym momencie w grze gotową flagę. No i możemy zobaczyć, że mamy nowy kolor, nową flagę i nową nazwę. I w tym momencie zrobię tak samo z każdym innym państewkiem, któremu przyda się zmiana flagi, herbu czy nazwy, gdyż na przykład... Ale tak naprawdę nie ma zupełnie kultury polskiej, czy religii historycznie polskiej, czy w ogóle ma bardzo mały związek z historyczną Polską z tamtego czasu, czy jakąkolwiek inną. Tak samo Czechy, które są polsko-litewskie, a nie są czeskie nawet. Czy na przykład Anglie, które wcale nie mają żadnego związku z Francją, tymczasem mają związek z Szkotami i Irlandczykami, ale flaga czy nazwa czy nic tego nie oddaje. Więc tutaj logika i historyczność świata prosto z konwertera jest troszeczkę do śmieci i trzeba to wszystko przerobić. W tym momencie pozmieniałem sporo flag, kolorów i nazw państw. Na przykład mamy tutaj znowu Rachmanów i Walencję, jak również Halabidów i Jahidów. Indie mają teraz troszeczkę inne kolorki, inne flagi. Stepy tutaj przerobiłem, dodając Kumanię i Sybir, które zostały tak trochę głupio usunięte. Natomiast usunąłem prowincję Ote tutaj. I tutaj muszę zaznaczyć, że ten świat nie jest nawet w połowie jeszcze ukończony. Ja będę musiał tu dużo zmian wprowadzić. Więc jeżeli coś wam się nie podoba lub, nie wiem, macie inne pomysły na to, co tu może być, albo jeżeli uważacie, że coś zrobiłem źle, no to... To nie jest nawet początek tego, co zamierzam tutaj z tym światem zrobić, więc musicie o tym pamiętać. Z najważniejszych rzeczy to po pierwsze państwa brytyjskie mają nazwy celtyckie, czyli Albion, Alba i Ayr, czy jakkolwiek by się to czytało. Jak pamiętacie, tutaj dominują kultury głównie celtyckie, bo kultury gaelickie, jak ja je nazywałem w Crusadersach, to są dosłownie kultury celtyckie. Na razie ja tu tylko naprawiam błędy. Póki co zabieg fabularny jeszcze się nie odbył. Ale żeby nie było, że dzisiaj przekazałem wam naprawdę mało wiedzy, bo powiedziałem wam tylko, jak zmieniać prowincję i jak zmieniać wygląd państwom, to przekażę wam resztę wiedzy o państwie. Czyli stworzymy nowe państwo, zupełnie nowe, po to,
żebyście wiedzieli, jak to robić. Bo i tak będę musiał tak robić, będę musiał natworzyć dużo nowych państw. Oczywiście, zawsze możecie wybrać już istniejące w plikach gry państwo, którego zwyczajnie nie ma na mapie. I wykorzystać je, zamiast tworzyć nowe. Tworzenie nowych państw najbardziej przydaje się do zrobienia państw, które powstaną dopiero w decyzji, bo na przykład jeżeli chcemy mieć państwo typu Polsko-Czechy, to takie państwo nie istnieje. Ale jeżeli bym chciał stworzyć na przykład Wielkopolskę, to mogę zwyczajnie wziąć Mazowsze i przerobić je na Wielkopolskę, gdybym chciał niezależne Wielkopolskę albo coś takiego. Albo jak chcę jakiegoś tutaj niemieckiego minora wyzwolić, no to niemieckich minorów w grze jest tyle, że mogę wziąć sobie go i wyzwolić. Zaczynajmy. Chcemy stworzyć Cyrenejkę, ponieważ Cyrenejki w grze nie ma, a obecnie te tereny posiada Serbia. Natomiast chcemy oddać Cyrenejkę z powrotem do Świętego Cesarstwa Egipskiego. Zaczynamy od włączenia debug mode'a i tak dalej i te dwie prowincje będą tutaj posiadaniu Cyrenejki. Niby są tutaj już kory Tlemcenu, ale jak widzicie Tlemcen ma tych korów naprawdę sporo, bo to jest państwo kultury Berberów. Stwórzmy najpierw to państwo, a później nadamy mu ziemię. Żeby państwo istniało, trzeba mieć kilka różnych plików. Musicie się upewnić, że te pliki będziecie mieli wszystkie naraz, bo inaczej państwo, jak nadacie je na mapie, a będzie im konkretnego pliku brakowało, to albo nie będzie go w ogóle, albo jeszcze gorzej, gra będzie crashowała i nie będzie się dało do niej wejść. Więc możecie sobie wejść na wiki Paradoksu i pod Europkę Universalis i tworzenie państwa, czyli Country Creation. Tutaj macie listę tego, co musicie zrobić. Zaczynamy od wejścia do swojego folderu modów, do Commonu i do Country Tags. Otwieramy pierwszy lepszy plik, najlepiej 00 countries. Mamy tutaj takie coś, ja to zbliżę, żeby lepiej było widać. I macie tutaj tagi wszystkich państw, jak również odwołanie do pliku tekstowego. Zjeżdżamy na sam dół, kopiujemy jakąkolwiek linijkę i tak. Musimy mieć unikalny tag, czyli unikalne trzy znaki. W przypadku Cyrenejki napiszemy na przykład Cyr. Jeżeli chcecie się upewnić, że wasz tag jest oryginalny i że nie ma dwóch państw z takim samym, robimy Ctrl F, wpisujemy swój tag i szukamy. Jeżeli macie zaznaczone zawijanie i będziecie wyszukiwali po kolei, ale znajdziecie tylko jeden, to oznacza, że no, macie unikalny tag. Teraz nadajemy nazwę pliku, czyli Cyrenejka. Możemy od razu to skopiować, cyrenejka.txt. Zapisujemy plik z tagami, możemy stąd wyjść. Teraz wracamy do Common i odpalamy folder Countries. Tutaj kopiujemy byle jaki plik, wklejamy go i zmieniamy mu nazwę. Musi się nazywać tak, jakie było odniesienie. Czyli w tym przypadku cyrenejka.txt. Jeżeli nie macie włączonych w swoim komputerze rozszerzeń, to po prostu nazwijcie plik Cyrenejka i tyle. Czy jakkolwiek się wasze nowe państwo będzie nazywało. Tutaj macie teraz, jak widzicie, tutaj dosłownie macie już plik innego państwa. Pierwszą linijkę można usunąć, ona znaczy, że państwo jest wygenerowane przez konwerter, ale nie ma żadnego znaczenia i wpływu na grę, więc to, czy ta linijka w ogóle tu istnieje, czy nie, nie ma żadnego znaczenia. Następnie musimy wybrać graficzną kulturę, więc znajdźmy sobie na przykład księstwo Al-Saidu, czyli Teby, i chcemy, żeby mieli taką samą kulturę graficzną, więc kopiujemy tutaj i teraz będzie afrykańska. Oczywiście ja to później zmienię, ale na potrzeby tego to nie ma znaczenia, może zostać i taka. Mamy też kolor państwa. Co do koloru, wchodzicie sobie do byle jakiego programu, na przykład właśnie do Gimpa. Ewentualnie może chcecie oddać kolor jakiegoś państwa już z gry. W tym przypadku Cyrenejka jest taka zielona, więc mogę zrobić sobie screena, wrzucić go do Gimpa, tak żeby mi tu zapaskudził ten plik. Skopiować w jakimś ładnym miejscu ten kolor, o, może troszeczkę go zmienić i taki kolor będzie miało to państwo. Bierzemy z powrotem plik tekstowy Cyrenejki, wpisujemy kolor, trzeba się upewnić, że macie skalę do 255, mamy zapisany kolor, rewolucyjny kolor, myślę, że nie ma znaczenia, możecie wpisać sobie 101, ewentualnie poszukać tych kolorów, tworząc customowe państwo. Grupy idei zostawię takie, jakie są. Historyczne jednostki trzeba zmienić, więc znowu otwieramy sobie Al-Said. A, tego nawet nie musi być. Tak szczerze, możecie to całkowicie usunąć i nie będzie problemu. Zresztą tak samo z nazwami monarchów.
Ewentualnie możecie skopiować nazwę z innego państwa, praktycznie tej samej kultury. Albo powpisywać własne nazwy dla władców, czy dla liderów, czy dla statków. Ale tak serio, to nic nie jest tego potrzebne. Jedyne, co jest tu potrzebne, to graficzna kultura, kolor, rewolucyjny kolor i tyle. Reszta nie musi tutaj nawet być. Zapisujemy ten plik i przechodzimy do następnego kroku, czyli wchodzimy z powrotem do folderu moda, do historii, do państw i tutaj musimy stworzyć nowy plik. Przesuńmy więc na sam dół. Również mógłbym tu skopiować byle który z tych plików, ale myślę, że w tym przypadku zrobię nowy. Dokument tekstowy, nazywamy go po pierwsze tagiem, po drugie myślnik, wpisujemy nazwę państwa, czyli Cyrenaica. Otwieramy to. Ja dla przykładu ponownie otworzę Alcide. Mamy teraz Cyrenaicę i Alcide. Zaczynamy od typów rządów. Tu możemy wpisać albo monarchię, albo republikę, albo państwo plemienne, ewentualnie horda, czyli państwo nomadyczne. W Crusader Kingsach 2 były państwa nomadyczne, w Crusader Kingsach 3 nie ma państw nomadycznych, więc niestety do gry takie jak na przykład mongolskie imperium samemu trzeba wprowadzić jako państwo nomadyczne, więc tutaj będziecie musieli to zmienić. Przypominam, jeżeli nie znacie jakiejkolwiek tam nazwy, nie wiem, chcecie nadać państwu typ rządów nomadycznych, ale nie wiecie, jak się typ nomadyczny nazywa, bo niestety, ale to trzeba co do literki wpisywać z pliku idealnie. To jest coś, jeżeli chcecie właśnie porobić własne mody, czy edytować własną mega kampanię, co niestety zajmuje godzinami, żeby to zrobić dobrze i musicie się przygotować, że no mnie ta konwersja zajmie jeszcze 2 tygodnie albo coś takiego. Więc tak, jeżeli szukacie typów rządów, to wchodzimy sobie w Steam, Steam Apps, Common, Europa Universalis 4, Common jeszcze raz i teraz idziemy do Governments i otwieramy plik tekstowy i macie monarchia, którą możecie skopiować, wrzucić do tamtego pliku, macie republikę, którą możecie tam skopiować, macie tutaj zaraz plemienne rządy, ostatecznie rządy tubylców, typ rządów plemienny i reforma rządów stepowa horda, to są nomadzi. Ale wracamy tutaj. Ja dla przykładu wezmę sobie tutaj do Cyrenaiki typ rządów monarchię zwykłą feudalistyczną. Następnie mamy rangę władzy, czyli tak, ranga pierwsza księstwo, ranga druga królestwo, ranga trzecia cesarstwo. My chcemy rangę pierwszą, jako że to jest księstwo jedno z cesarstwa świętego rzymskiego, czyli z HRE w skrócie. Następnie mamy grupa technologii, w tym przypadku jest to wschodnioafrykańska, jako że tak sobie gra zdecydowała. Być może później to zmienię, tymczasem to zostawię. Religię i kulturę kopiujemy z Teb, bo jest tu dosłownie taka sama, czyli religia to jest kod atonizmu, a to jest kod kultury neoegipskiej. Brzmi to głupio, ale niestety tak jest. Następnie stolicę możemy zadecydować, czyli historyczna stolica. W tym przypadku wybierzemy sobie prowincję numer 356, czyli Benghazi. Więc wpisujemy tutaj 356. I następnie możemy napisać właśnie samą historię, bo to póki co to są rzeczy statyczne, takie, które się nigdy nie zmienią. Natomiast tak, ważną rzeczą są statystyki podstawowe, taka jak kasa czy prestiż. Jak widzicie, moje państwo, czyli Teby, dostały na start 87 prestiżu. Jednocześnie to ma być Cyrenaica, więc nie wiem, dajmy jej 12 prestiżu na start i 97 kasy, to trochę chyba za dużo. Znaczy w sumie między 97 a 40, powiedzmy, różnica jest niewielka, ale zostawmy im te 40 dukatów. Następnie zróbmy sobie tutaj miejsce i otwieramy rok startowy, czyli 1444, 11.11. W tym roku się zaczyna gra. Możemy go też od razu zamknąć i pisać w środku w klamrach. Mianowicie jedyne, co tak naprawdę chcemy tutaj dorzucić, to władca. Możecie tutaj też zrobić na przykład następcę czy królową, jeżeli będziecie chcieli. Czyli dodać tutaj queen zamiast monarch i her zamiast monarch, czy po prostu skopiować to o. Dopisać r i macie następcę. Albo queen i macie żonę władcy. Niech będzie, że jest mojej dynastii, tej, której obecnie włada Tebami. Czy będzie tak dobry jak nasz władca? Chyba nie do końca. Powiedzmy, że będzie sobie taki średni. O, niech będzie 3-3-2.
to nie ma w sumie żadnego znaczenia. Możemy napisać, kiedy się urodził, weźmy, dajmy mu trochę mniej lat, powiedzmy niech będzie to 1426, co oznacza, że ma 18 lat w momencie rozgrywki, to może dajmy mu tak ze 3 lata więcej. Mamy religię, mamy kulturę, jest to atonizm i kultura neoegipska i w ten sposób ustaliliśmy historię naszego państwa, czyli jego ustrój, jego grupę technologii, religię, kulturę, to wszystko się w tym pliku ustawia. Tak samo władcę, który obecnie rządzi. Tak jest lepiej. Tak samo można dać na starcie prestiż lub milion kasy, jakbyście chcieli państwu dać na start, bo czemu nie, to tutaj się to robi. Gdybym teraz przeładował grę, to Cyrenejka po pierwsze nie ma jej na mapie, bo jej nie nadałem jeszcze, ale miałaby podstawową flagę, a po drugie jej nazwa byłaby tagiem, czyli nazywałaby się Cyr. I tego nie chcemy, więc następna jest lokalizacja. Idziecie do własnego moda, otwieracie lokalizację, replace, converted L English, schodzimy prawie na sam dół, znajdujemy jakieś tutaj przypadkowe państwo, na przykład ja na samym dole mam Anglię, kopiujemy, wklejamy jeszcze raz i zamieniamy te 5 linijek, pamiętajcie, że każde państwo musi mieć 5 linijek, na Cyrenejkę zamiast tagu Anglii i mamy tak, po pierwsze nazwa państwa, przymiotnik państwa, ideę z bonusem i ideę startowe. Takie 5 linijek musi każde państwo mieć w lokalizacji. I to państwo ma się nazywać oczywiście Cyrenejka, a jego przymiotnik to Cyrenejkan. Zostały już tylko 2 kroki w tworzeniu państwa. Po pierwsze flaga, czyli jak pamiętacie wchodzimy do moda, do GFX, do flag. Tutaj kopiujemy byle jaką flagę, wklejamy, zmieniamy nazwę skopiowanemu pliku na tag nowego państwa. Otwieramy ten plik. I tutaj malujemy własną flagę, albo kopiujemy ją. Ja polecam wam, jeżeli nie jesteście profesjonalnymi grafikami i wasza flaga zrobiona przez was samych wyglądałaby mniej więcej tak, polecam wam odpalić Crusader Kingsy, jeżeli macie. Ale jeżeli robicie konwersję z Crusadersów do Europki, no to raczej macie, więc w tym momencie odpalcie sobie tam byle kogo, niech to będzie władca Cyrenejki, którym akurat jest król Serbii. I możecie po pierwsze skopiować ten tytuł, a po drugie możecie tutaj stworzyć własną flagę, jakbyście jeszcze nie wiedzieli. Czyli klikamy sobie rozpocznij i możecie wybrać dosłownie cokolwiek chcecie. Ja w tym przypadku akurat zapiszę do dysku tą już obecną tu flagę. Znajdziecie ją później po zapisaniu, jak już mówiłem, w dokumentach Paradox Interactive, Crusader Kings 3 i screenshoty. No i nie musicie być artystami, żeby w ten sposób coś ładnego zrobić. Na przykład Amogusa, albo Kurczaka. Tak jak już mówiłem, można ten obraz zeskalować do 256, ja powiedziałem 258, ale 256 ma być, chociaż wydaje mi się, że 258 by zadziałało. Tyle, że wolę, żeby to było jednolite. Mamy flagę, zapisujemy ją i w tym momencie Cyrenejka ma również flagę. Została już tylko jedna rzecz, czyli nadanie idei państwowych. Jak pamiętacie, mamy już wszystkie komponenty, czyli historię, kulturę, religię, typ rządów, władcę, państwo jest na mapie i tak dalej. Brakuje jeszcze tylko państwowych idei. Żeby to zrobić, wchodzicie w folder swojego moda, common, idee i tutaj macie na przykład taki plik jak 01 extra ideas B. Schodzimy na sam dół, kopiujemy sobie przypadkowe idee przypadkowego państwa, wklejamy je tutaj. I nazywamy je sobie na przykład w tym przypadku Cyr Ideas, jeżeli chcemy mieć specyficzne dla państwa. Jeżeli chcemy mieć na przykład specyficzne dla regionu, to piszemy coś w stylu Egyptian Ideas czy coś takiego. Pamiętajcie, żeby nie było powtarzających się nazw, więc starajcie się coś oryginalnego tutaj wpisać, żeby się upewnić, że takie idee już nie istnieją, żeby się nie nakładały. Tutaj macie to, co oni na start dostają. Czyli na przykład w tym przypadku to będą dodatkowi marynarze czy zmniejszone straty lądowe. Mamy też bonus, czyli to co dostają na sam koniec, w tym przypadku dodatkowego kolonistę. Teraz jest trigger, czyli jakie państwa tę ideę dostaną. W tym przypadku, jeżeli chcemy mieć dla kultury ideę, no to wpisujemy coś na przykład takiego jak Culture Group Maghrebi, czyli każde państwo, które jest w grupie kultur magrebskim i nie ma swoich własnych idei, będzie miało tę ideę. W przypadku pojedynczego państwa wpisujemy zwyczajnie zamiast tego wszystkiego tag
równa się CIR. Czyli inaczej IDE jedynie dla państwa z tagiem CIR. I tutaj wpisujemy po kolei IDE. Mamy na przykład bonus do punktów papieskich, mamy bonus do tolerancji, możecie wpisywać co tylko wam się tutaj spodoba. Do jednej idei możecie wrzucić 1000 bonusów, jakbyście chcieli. To jest całkowicie bez sensu, ale można. Natomiast tutaj również wydaje mi się, że raczej nie będziecie znali na pamięć wszystkie idee, jakie istnieją. Zresztą ja, robiąc te mody i edytując te mega kampanie, ciągle pomagam sobie paradoksową wiki. Więc ponownie, wchodzimy na paradoksową wiki, czy w tym przypadku wpisujemy w internet coś w stylu EU4 modifier modding albo modifier list. I macie tutaj całą listę wszystkich dostępnych modyfikatorów w grze. Czyli każdy bonus, które idee mogą dać. Chcecie dyscyplinę, macie dyscyplinę, chcecie 1000 innych rzeczy, macie inne rzeczy. By the way, morale nazywają się land morale, jeżeli by was to interesowało. Macie różne inne bonusy, wojskowe, niewojskowe, ja w tym momencie nie będę tego zmieniał, robię to tylko dla przykładu. Więc jak macie już tę ideę, można to zapisać, zamknąć i w tym momencie wasze państwo jest całkowicie gotowe. Trzeba pamiętać, że warto przejść przez każdy ten krok, zanim takie państwo będziecie chcieli do gry włożyć, bo inaczej będzie potencjalnie crashowało i nie działało. Wchodzimy ponownie do gry, klikamy single player i mamy Cyrenaikę ze swoim własnym kolorem, z religią atonistyczną, z kulturą neoegipską, z władcą Gabrielem, którego stworzyliśmy, z ideami, które im nadaliśmy. I nazywają się one właśnie idee Cyrenaiki. I tak, można tutaj dać na przykład plus 1000% dyscypliny, jakby ktoś był wystarczająco szalony. Ale od razu powiem, że tworzenie modów, które są absolutnie overpowered, znudzi wam się szybciej niż się będziecie spodziewali. Bo kiedyś też to robiłem, ja modowałem Europkę już od bardzo dawna, znaczy przede wszystkim jedynie dla siebie, więc te mody nie są publiczne. Ale robiłem to. Od przynajmniej 3 lat, chyba pod jakieś 5. Jest to państwo w cesarstwie, jest takie jak chcieliśmy grupy technologicznej, mamy flagę, mamy kolor, mamy nazwę, wszystko jest ok, tak. I mnie zostało tutaj do stworzenia naprawdę wiele państw i wiele innych rzeczy, ale myślę, że tak, w dzisiejszym poradniku skupiliśmy się na edytowaniu prowincji i państw, jak również w ogóle na tworzeniu zupełnie nowych państw, których w grze nie było. Wcale, bo Cyrenaiki nie ma w podstawowej Europce, nie ma tagu Cyr. Natomiast w następnym odcinku zajmiemy się balansem, czyli inaczej, jak spowodować, żeby na starcie gry nie było państw, które mają więcej developmentu niż Chiny, bo to jest bardzo bez sensu. Są po prostu za duże jak na start. Czyli będziemy zmieniali różne rzeczy, żeby wzmocnić jedne państwa, osłabiać inne państwa i tak dalej. Kiedy się on pojawi? Pewnie znowu za 2 dni zamiast codziennie. No ale cóż, mam nadzieję, że ten poradnik wam się przydał. Jak również, jeżeli jesteście tutaj tylko po mega kampanię, to możecie zauważyć już troszeczkę z rzeczy, które zmieniłem. Głównie wizualnych, a mechaniki będę zmieniał później. I cześć!